Od jakiegoś czasu nie widać tych podglądaczy Kanga. Hej! Witam w kolejnej cichej, spokojnej misji dodatkowej Gwenpool. Wyciszcie telefony i spróbujcie się cicho zachowywać, bo trzech największych nerwusów Chronopolis próbuje właśnie ukoić wewnętrzne bestie, biorąc udział w terapii grupowej. Hulk, Wonder Man i A-Bomb chyba osiągnęli chwilowo zen, co powinno dobrze się odbić na stronie ścian i ogólnie otoczenia. Niech tak sobie siedzą. Kto aktywował ten alarm? Bez wątpienia dostanie zaraz potrójny łomot! No to już dziwne. A spędzałam czas z doktorem Strange, więc swoje wiem. Hank Pym złapał sam siebie. No więc ten zły jak osa gość to Yellow Jacket. Hank Pym z kompletnie innych czasów, kiedy jest nieco mniej miły. Ten mały w szkle to za to nasz dzisiejszy Hank Pym. Ta cała sytuacja drażni Wondermana, wkurza A-Bomba i burzy krew Hulka. A wiemy, że jak jemu się burzy krew, to sam zaczyna burzyć. Okej, robią sobie przerwę w sesji kojenia gniewu, żeby niszczyć rzeczy. Nawet nie próbujcie mnie powstrzymać. Może istnieć tylko jeden Hank Pym. Halo, tutaj jestem. Utknąłem, nie rozbiję tego szkła. Aktywował działka systemu ochrony. Nie dajcie się trafić laserom. Bez obaw! Po prostu zmiażdżę wieżyczki! Tylko chodź zmiażdży! Ej! No proszę was! Skupcie się! Żałosne lasery nie mają szans z Hulkiem! Hank? Co ty wyprawiasz? To nie ja! To on! Wiem! Mówię do drugiego Hanka! Nieważne. Hulk nie rozumie. Hank dobry, czy Hank zły? Chyba jedno i drugie, Hulk. Musimy w jakiś sposób dopaść Yellow Jacketa, a w tym celu trzeba wyłączyć to chroniącego pole siłowe. No weź, Hank, z naszej Yellow Jacket. Porozmawiajmy o tym, co? Nic z tego, Simon. To miejsce jest za małe dla dwóch Hanków Pymów. Albo zniknie on, albo wy wszyscy. No, to chyba nie mamy dużego wyboru. Łapiecie mnie! Myślałem, że już po mnie. Dzięki wielkie. A teraz go złapmy. Mnie złapmy. Zresztą mniejsza. Jak dobrze, że Wasp tego nie widzi. Czmychnął do wentylacji! Zostawcie to mnie! Thank you.
jeszcze nie koniec. Skosztuj tego! Okej. Mam cię już potąd, Yellow Jacket. Poznaj mój gniew. Wszystkiego do skutku sprawdziła się wyśmienicie. Może jednak wcale nie muszą pracować nad cierpliwością, skoro furia często się przydaje. Hej, ale patrz na to! Pomocy! Pomocy! Tak, mi chodziło po głowie. Skoro pokonali Yellow Jacketa Pyma z przyszłości, to on wie, co się wydarzy, bo jest też dzisiejszym Pymem? Więc na pewno znajdzie jakiś sposób na pokonanie dawnego siebie, pamiętając, co zrobił źle. Chyba, że nie chciał ich pamiętać, bo wiedział, że przegra, więc... Nie, zaraz. Jeśli cofnął się wcześniej, to... Wszystko jest spoko. A może nie? Nie mam pojęcia. Ach, gubię się w tych czasopodróżach. Gwenpool nie lubi być zagubiona. Teraz Gwenpool zła. Rany. Może i mi się przyda jakaś taka terapia. No to babatki!